Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Kłaniam się, Krzysztofie. Witam, dobry wieczór. No właśnie, dobry wieczór, ale widzowie oglądają to rano, więc miłego poranka, miłego tygodnia, bo już o pierwszej w nocy puszczał nie będę, puszczę o 6:30. Krzysztofie, jak ty oceniasz bieżące wydarzenia? Zanim, to powiem ci taką dygresję. I wam, drodzy państwo. Wiecie co? Jak tak się zastanawiam nad życiem duchowym, duchowością, to tak sobie pomyślałem. Mam pewne relacje, ale przynajmniej z mojej strony, ja nie ukrywam, taką więź, taką rodzącą się przyjaźń czuję do Krzysztofa Woźniaka, do Atora. Dziękuję wzajemnie. Ale poczekaj, przecieru. Dziękuję także, ale posłuchaj. Ale jest jedna dziwna rzecz. Co to jest za przyjaźń? Przecież nasz kontakt jest przez, jak ty to nazwałeś, cybermachinę. Uważaj! Ja i ty mamy kontakt w pewnym sensie duchowy, mentalny jakiś, a nie fizyczny. I tak się nieraz zastanawiam, jak to jest. Czy ten internet nie udowadnia nam, że mimo, że fizycznie, przypuśćmy, co jest nieprawdą, ale przypuśćmy, że nigdy się nie widzieliśmy fizycznie i byśmy się nie zobaczyli fizycznie, a moglibyśmy się znać ileś lat właśnie przez taką cybermachinę. I teraz zobacz, to nasze kontakty i przyjaźń jest duchowa czy realna? O, to jest stare, bardzo, bardzo stare pojęcie. Ja osobiście ci powiem, że pracuję z ludźmi po kilkanaście lat, których na oczy nie widziałem. Proszę. I pracujemy razem tworzymy różne rzeczy, całkiem fajnie to wychodzi. Innymi słowy, pracujecie jako duchy. No, powiedzmy, że każdy z nas pracuje fizycznie w swoim miejscu i to sklejamy. Ale tak, rzeczywiście tak. Jest to, ale już kontakt, już więź, która nas łączy, rzeczywiście jest zupełnie pozbawiona kwestii fizycznych, prawda? Fizyczności, tak, dokładnie. Okej. Zaczynamy. Zaczynaj, Krzysztof, ty. Słuchaj, tak. Co się dzieje? No, na świecie się dzieje coraz gorzej, Krzysztofie, jak dobrze zauważyłeś, bo tam zdradzę kulisy, rozmawialiśmy dzisiaj telefonicznie, Krzysztof do mnie dzwoni, mówi, zobacz, co się dzieje na świecie. No i dzieje się na świecie to, że w Azerbejdżanie robi się coraz mniej ciekawie. Tam nie dość, że giną ludzie, w tym cywile, to jeszcze dwie rzeczy mnie bardzo niepokoją. Turcja robi ataki w zasadzie na cywilów i to zdaje się, że oni kiedyś robili w ogóle czystki etniczne na tych biednych Ormianach. Teraz, przepraszam za wyrażenie, rzezają cywilów znowu. Tak. Świat milczy, świat ma to w dupie, za przeproszeniem. Świat ma koronawirusa. Świat patrzy, świat nie reaguje. Jest przyzwolenie na konflikt zbrojny, bo to już przecież tydzień minął, a Unia Europejska tylko gada, wszyscy tylko gadają, nikt z decydentów nikt nie zrobił. Jest przyzwolenie na to, co tam Turcja robi. Rosja już zwietrzyła interes i chce się tam wpierdzielać, oczywiście z wojskiem, po to, żeby no, znowu umocnić swoją władzę, bo tak Rosja działa. Przychodzą, mówią, że my tutaj chronimy ludność cywilną, a tak naprawdę zajmują terytorium i władców marionetkowych wprowadzają. To jest bardzo, bardzo stary numer. Nam go też przecież zrobili w 44 czy tam 45, jak nas wyzwalali od Niemców, prawda? Tak nas wyzwolili, że bardzo dużo radzieckiego materiału genetycznego w krwi Polaków jest cały czas. No, ja cały czas przypominam panu Czarzastemu, który twierdzi, że Armia Czerwona nas wyzwalała, że mam znajomego homoseksualistę, który się ofiarował, że go tak wyzwoli, jak część naszych babek była wyzwalana przez ludzi radzieckich. Także jakby pan Czarzasty sobie życzył, to ja się brzydzę, ale kolega chętnie. I to jest właśnie takie przyzwolenie i to jest bardzo niebezpieczne. Do tego jeszcze dochodzi bardzo dużo bardzo dziwnych rzeczy, a mianowicie z Donaldem Trumpem dzieje się bardzo dziwna rzecz. Donald Trump formalnie to sobie po prostu zachorował na wirusa
I w związku z tym udał się na leczenie do szpitala wojskowego, bardzo dużego, zajmuje powierzchnię 45 hektarów, jest bardzo duży, w zasadzie kompleks medyczny wojskowy, taki, który zapewnia pełną, bym powiedział, dyskrecję, zarówno tego, co się dzieje w tym szpitalu, jak i tego, co się tam nie dzieje. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy, czy Trump tam jest, czy jest gdzie indziej. I tutaj jest taka bardzo ciekawa i dziwna rzecz, bo Trump kilka tygodni temu zapowiedział na konferencji wyborczej, wprost powiedział to z mównicy, że on już za jakiś czas zniknie na jakiś czas. Powiedział, że ma bardzo dużo bogatych wrogów, co mnie bardzo mocno uderzyło, bo zawsze politycy mówią, że mają potężnych wrogów, a ten powiedział, że bogatych, wyraźnie nakierował na pieniądze, na międzynarodową finansjerę i że im się nie podoba to, co on robi. Ale on może zrobić coś wyjątkowego, coś, czego żaden inny prezydent nie zrobi, w związku z tym za jakiś czas będzie musiał na jakiś czas zniknąć. To było kilka tygodni temu, no i teraz patrz, Trump zniknął. Nam się mówi, że zniknął ze względu na koronkę. Bardzo możliwe, że tak jest, ale wcale tak nie musi być, bo to jest tak jak u prestidigitatora. On nam coś pokazuje, a my w to wierzymy, co on nam pokazuje, prawda? I takie właśnie ciekawostki. Trump, taki bardzo, bardzo chory. Aż tak chory, że zawiesił kampanię wyborczą, przecież on ma te wybory na początku listopada, chyba 3 listopada, więc to jest ostatnia prosta. On powinien się spotykać z ludźmi, on powinien robić wiece wyborcze, powinien pracować, a się schował, a dobrze się czuje. Widać po nim, że się bardzo dobrze czuje. Niby taki chory, a się dobrze czuje. I taka ciekawostka. Ostatni filmik na Twittera, który wrzucił, rzekomo z tego szpitala, tam jak się dobrze przyjrzysz Krzysztofie, to trochę tak ten kadr faluje. Zupełnie tak jak statek podwodny albo nawodny właśnie tak ma, jak jest taka nie za duża falka. Także bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ale przede wszystkim to jest właśnie takie. I do tego jeszcze dochodzi cała masa rzeczy, typu jakim cudem na przykład no, Trump chory, żona chora, a inni ludzie z otoczenia zdrowi, i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo, bardzo. Prawda? Tak. Podobno taki strasznie zaraźliwy wirus, że na same huchnięcie nas zaraża. Więcej. Pomiędzy tym, jak Trump się zaraził, a tym, jak ujawnił, że jest chory, była debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych. A więc on już, jak był chory i zarażał, to się debatował z Joe Bidenem. Dla tych Tak. widzów, którzy nie wiedzą, Trump, on nie mówi. Trump się drze. On tak głośno mówi, tak dużo energii wkłada w ten oddech swój, że on to by mógł kogoś zarazić 10 metrów dalej. Przecież on to normalnie jakby, no mniej więcej tak gada, nie? I patrz, Bidena nie zaraził. A co ciekawe, Biden zrobił test 2 czy 3 dni po tym, jak była ta debata, a mówi nam się przecież, że testy wykrywają dopiero po 5 do 7 dniach, bo tyle potrzeba, żeby ten wirus się namnożył. Także jedna wielka ściema, jeden wielki pic na wodę fotomontaż, ale no najbardziej mnie to właśnie dziwi, to takie ściągnięcie ze sceny Donalda Trumpa, zapowiedziane przez niego kilka tygodni temu. No ja się, Krzysztofie, bardzo, bardzo obawiam, że to może chodzić o ten konflikt, duży konflikt, o który ty od dawna mówiłeś, że go czujesz, że on nadciąga. No dość dziwi. Jak ma nadciągnąć, to moim zdaniem niestety teraz. Ja też tak uważam, to znaczy jesteśmy cały czas w jakiejś potężnej niewiadomej, bo te ruchy, nawet mówię to, co się teraz dzieje i ta Słowacja, która robi stan wyjątkowy, niby Czesi mają to zrobić, kto wie, czy Polska tego nie zacznie. Wiesz, to są naprawdę bardzo dziwne ruchy i ja zachowanie Trumpa. Uważam, że Trump, on sobie robi w tej chwili kampanię wyborczą. Bardzo dobrze, on na tym koronawirusie kilka obiadów ugotuje na jednym ogniu. Bo teraz tak, ten jego rywal zdjął, ja czytałem gdzieś w internecie, że on nawet zdjął te obraźliwe dla Trumpa jakieś tam newsy, jakieś wpadki Trumpa, on to zdjął z powagi sytuacji.
jako jego kontrkandydat, żeby no, nie denerwować Trumpa, bo jest chory na koronawirus. No dobrze, Trump może bardzo dużo ugrać tym zniknięciem z tego powodu, że pokazuje, że proszę, jestem jednym z was. Też mnie dopadł koronawirus, też daję radę, ale bohatersko z tego wyjdę. Uważam, że właśnie Trump tym sposobem nabiera punktów. Nie nabrałby tyle punktów robiąc kampanię, ponieważ ma swoich zwolenników i przeciwników. A tutaj sytuacja inna, nietuzinkowa, która z jednej strony pokazuje mu bohaterstwo, a z drugiej strony, że jest jednym z nas. Jego też, mimo że prezydent dopadł ten wirus. I mi się wydaje, że pan Trump może się fajnie bawić w tej sytuacji. Oczywiście nie umieszczając jego koronawirusa także w nim. Natomiast, co ciekawe, zwróć uwagę, że ze strony Stanów Zjednoczonych nie ma, nie widać żadnego zaniepokojenia większego lub próby negocjacji właśnie w sytuacji tam na Bliskim Wschodzie, to co się dzieje. Tak. To już bardziej Europa coś tam mówi, coś tam tupie. Rosja, która próbuje jakieś dwustronne rozmowy robić oczywiście. No a ze strony Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, no przecież dzisiaj tam zaatakowano cywilów, tak? Tak. Tam bombardują punkty, gdzie cywile mieszkają, są ofiary i ranni. Jest to pełna wojna. Łącznie z eksterminacją ludności cywilnej, co zabraniają traktaty i konwencje. Tak. Krzysztofie, pozwoli, tak? Że ja za chwilę, mimo że jestem w podróży, ale zastanowię się, może coś mi do głowy wleci, co się może wydarzyć. Bardzo chętnie. Mamy dzisiaj niedzielę wieczór. Jutro zaczyna się poniedziałek. Podejrzewam, że jutro będzie bardzo dużo na temat koronawirusa w prasie. Idzie szczątkowe może informacje na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie lub w jego okolicach. No pomyślmy, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Bo inaczej, nie wiem, czy dam radę w tym samochodzie, bo mówię, muszę jeszcze pilnować, jak jadę, ale spokojnie. Okej, no to powiem ci tak. Pierwsze, to się z tobą w 100% zgadzam. Ja może pokażę do kamery telefon z datownikiem, żeby nie było, żeby tam coś próbujemy wieszczyć post factum. Proszę bardzo, 4 października, niedziela, godzina 22:58. Tak, już jest prawie 23. To, że będą gadać non-stop o wirusie, ja nie mam żadnych wątpliwości. Więcej, Krzysztofie, ja jestem przekonany, że szykuje nam się co najmniej tak zwany mały lockdown. Czyli tak bardzo będzie dużo tych żółtych i czerwonych stref, a niedługo jeszcze dojdą czarne, zobaczysz, w których będą jeszcze większe obostrzenia, że za chwilkę większa część kraju będzie miała te obostrzenia. Już w tej chwili 7 milionów Polaków żyje na obszarze, na którym są obostrzenia. Te obostrzenia, już nam się mówi, że będą zaostrzane. Powiem ci, że ja mam takie przeczucie, ale nie chcę ci robić konkurencji, broń Boże, ale to za mną tak chodzi, tak łazi. Ja się boję, że coś oni zrobią na Święto Zmarłych, wiesz? Że my na te Święto Zmarłych nie będziemy mogli normalnie na groby pojechać. Tak za mną to chodzi i to... W internecie taki tytuł, że specjaliści, no chyba wirusolodzy, mają wręcz pewność, że święta Bożego Narodzenia no będą puste, czyli nie będziemy mogli tam odwiedzać rodziny i być z rodziną. Dobrze, Krzysztof. Pomyślmy, co się wydarzy w niedługim czasie. Poczekaj. Thank you.
wyobrażenie? Tak. Rosja się wtrąci w tą wojnę. I to zrobią bardzo szybko, bez zapowiedzi. O cholera. Spokojnie. I powiem ci jeszcze jedną rzecz. Ja to mówiłem jakiś czas temu. Ja to mówiłem na swoim kanale wtedy, kiedy absolutnie się nic nie działo tam. Azerbejdżan z... Ormianie, czyli... Tak. Z Ormianami. Z Ormianami. Jeszcze tam się nic nie działo. Mhm. Ja powiedziałem, że mi się kojarzy, że będzie wylany jakiś gaz bojowy. Innymi słowy, że coś biologicznego może być użyte. Wtedy jeszcze nic się nie działo, jak powtarzam. Tak. Tam właśnie. I powiem ci tak. Ja mam odczucie, że Rosja się wtrąci bardzo szybko, z tego względu, że Rosja zauważy, że w tą wojnę ktoś się wciska. Kto wie, czy nie będzie tu chodziło o Turcję. Nie wiem, robię to w samochodzie, ale eskalacja tego konfliktu w tym tygodniu pogłębi się bardzo mocno. I przez to pogłębienie się Rosja jak gdyby bez konsultacji, bez jakichś powiedzmy ustaleń wejdzie w ten konflikt, chcąc go uspokoić. Ty jak sądzisz? To powiem ci, że mi się to niestety, co mówisz, wydaje pioruńsko logiczne. Ja mam nadzieję, tak jak zawsze jestem ci życzliwy, tak mam nadzieję, że tym razem jednak ta przepowiednia się nie sprawdzi. Powiem tylko do widzów, bo to strasznie głupio, że zabrakło mi słowa. Oczywiście to jest konflikt Armenia-Azerbejdżan. Dlatego tak dziwnie coś tam robiłem pod stołem, bo sprawdzałem na telefonie. No, bardzo mocno mi się to wszystko zgadza. Łącznie z tym, właśnie ja jakby rozumiem twój punkt widzenia i to jest bardzo możliwe, że to jest prawdziwy punkt widzenia, że to, co zrobił Trump, jest po prostu cyniczną zagrywką polityczną obliczoną na współczucie. Jest to bardzo możliwe. Niestety są też różne inne wytłumaczenia, dużo gorsze dla nas. Takie jak na przykład nakręcanie popytu na szczepionkę i wytłumaczenie światowi Zachodu, dlaczego musi zafundować tą szczepionkę ludziom na całym świecie, również Ameryce Południowej, Afryce, których oczywiście nie będzie na nią stać przecież, więc ktoś będzie musiał zapłacić rachunek. Ja przypominam, że bagatela chodzi o około 750 miliardów dolarów, czyli to jest budżet Polski na 7-9 lat. A tutaj kilka prywatnych koncernów farmaceutycznych to przytuli. Okej. Ale poczekaj, Krzysztofie, odpowiadam na twoje pytanie. Albo mów, przepraszam, mów proszę, mów. Ja mam do ciebie jedno pytanie. Mhm. Do twojego umysłu analitycznego. Powiedz mi jedno, wszystko rozumiem. WHO, Bill Gates mają obliczony potężny zysk z tego. Tylko pytanie jest jedno. Przypomnij sobie do nie tak dawna, jak to się PiS chwalił, że ma tam wzrost PKB, jak tam o pół... W stosunku do planowanego 0,5% wzrosło, to jaka to była radość, że PKB rośnie, że państwo się umacnia gospodarczo. Teraz raptem PKB jest na minusie i to potężnym. 4%. Proszę? 4% na minusie. Ile? 4% na minusie. Miało być kilka procent na plusie, a będzie 4% na minusie. Tak. I teraz, czyli 8%, tak? Tak, punktów, tak, procentowych punktów. I teraz jedno jest pytanie, no ja rozumiem, jest sobie grupka ludzi wpływowych pod względem biznesowym, zdrowotnym, WHO, jest pan Gates, okej. Okay. No ale są też premierzy Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec i tak
dalej, i tak dalej, mógłbym wyliczać, to co? Oni nie patrzą na to, co się z ich krajami dzieje, że gospodarki się zapadają, że ludzie wariują, bo już nie wiedzą, co myśleć i teraz, no, bo jest biznes na szczepionkach. Ja myślę, że cholera, to zbyt prosto wygląda i nie do końca pasująco, no. No jednak każdym państwem rządzi grupa ludzi. Oni są po jednej stronie politycznej, no bo wiadomo, rządzi zawsze większość ta, która wygrała politycznie. Ale to jest grupa ludzi. To są jednak ludzie z różnymi charakterami. Ja nie wierzę w to, żeby któryś z państw nie wyłoniła się grupa z tej grupy i powiedziała, nie, to jest zdrada państwa, to jest robienie sobie geszeftu na upadku gospodarek, czyli na upadku obywateli. I taka jednogłośność nie pasuje mi w tym. A mi pasuje, Krzysztofie, niestety. Nie, bo tak świat został stworzony. Nie pamiętam, jak to jest po łacinie. To będzie dość dłuższy wywód, Krzysztofie. Tak, ale kilka pytań. Na przykład, dlaczego żadni lekarze się nie wyłamują i dlaczego lekarze nie mówią, jak jest, prawda? Skoro jest inaczej, skoro to jest lipa, skoro to jest grada szczepionki, dlaczego lekarze nie powiedzą inaczej? Otóż, Krzysztofie, mówią. Tylko, żeby coś powiedzieć, Krzysztofie, to trzeba mieć zasięgi, prawda? Jest zupełnie co innego, jak ja coś powiem tobie przez telefon, wtedy wiem, ja, ty, moja żona, twoja żona, a co innego, jak to powiemy na YouTubie, prawda? I teraz tak, zobacz, Krzysztofie, co się dzieje. Jest taki na przykład człowiek, dr Hubert Czerniak. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dobry lekarz, mojemu znajomemu uratował zdrowie. No to już nie jest niestety lekarzem medycyny, bo za mówienie o wirusie odebrali mu prawo wykonywania zawodu. I takich ludzi, którzy mówili i zostali za to skrzywdzeni, jest bardzo wielu, na całym świecie. Na przykład w Australii za mówienie tak zwanych spiskowych teorii o wirusie, a to, że na przykład on nie jest tak śmiertelny, jak nam wszystkim mówiono, to już podpada pod tak zwaną spiskową teorię o wirusie, mogą cię zamknąć de facto w obozie koncentracyjnym. De facto. To się oczywiście inaczej nazywa, ale niestety ty spełnia te warunki. Co jakiś czas ktoś coś powie w medium głównego nurtu, tylko potem znika. Na przykład pan profesor Gut, bardzo poważny, szanowany profesor, wygadał się u pana Pospieszalskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo miły człowiek, w TVP Info, w programie Warto Rozmawiać, że tak naprawdę w tym wszystkim to chodzi o kasę za szczepionki. Oglądałem to. A widziałeś od tego czasu pana profesora Guta w jakichkolwiek mediach? Bo ja nie. No nie. Było go wszędzie pełno, on wyłaził mi z telewizora. Wszędzie tylko Gut to, Gut tamto. Ja się zastanawiałem, kiedy będzie program, co profesor Gut je na śniadanie i czy woli musztardę sarepską czy Dijon. A teraz nie ma profesora Guta. Ja się aż boję, co się z profesorem Gutem stało. Zaczynasz rozumieć, jak to działa? To jest cenzura. Krzysztofie, ja na przykład teraz poruszając z tobą ten temat, ryzykuję dorobkiem kilku lat życia. Bo były przypadki, gdzie za mówienie takich rzeczy na YouTubie kasowali całe kanały. O Jezus. Zaczynasz rozumieć, o co chodzi, jak działa współczesna cenzura? To są media. A teraz zobacz rządy, Krzysztofie. To jest coś, co jest z teorii zarządzania. Że są organizacje i są cele organizacji. Na przykład państwo jest organizacją, która ma swoje cele. Na przykład celem organizacji pod tytułem państwo jest dobrostan obywateli, jest bezpieczeństwo granic, jest gospodarka i wiele, wiele innych rzeczy, prawda? Ale są też członkowie tej organizacji, którzy mogą mieć zupełnie inne cele. Na przykład celem partii politycznej może być rozpierdzielenie tego kraju, bo za chwilkę oddadzą władzę następnym i bardziej go rozpierdzielą, tym następni będą mieli trudniej. Tak. I do tego pije, że cele członków są zupełnie często rozbieżne z celami organizacji. Niestety, ja nie chcę nikogo obrazić, ale dla mnie, to jest moja personalna opinia, proszę, żeby nikt się nie czuł obrażony, polityk jest to synonim zawodowego kłamcy.
To są ludzie, którzy dbają głównie nie o dobro wspólne, tak jak powinni, tak, za to i płacimy, tylko o dobro własne. Jedni chcą się nachapać, chcą pieniędzy, a drudzy chcą władzy. A generalnie nie, większość chce jednego i drugiego, tylko w różnych proporcjach. Tak. I teraz tak. W związku z tym możemy śmiało założyć, będę to tłumaczył na przykładzie PiSu akurat, bo wszystkim będzie najłatwiej zrozumieć. Jaki jest cel PiSu? Wygrać następne wybory lub tak zrobić, żeby oddać władzę na chwilę, ale żeby ta parę, ale żeby stracić władzę tylko na jeden sezon, że się tak wyrażę, żeby tamci się wykoprytnęli. Czyli albo wygrywamy wybory, albo rozpierdzielamy kraj. Niestety taka prawda. I teraz zobacz, Krzysztofie. Co mówił PiS, taki bardzo szeroko rozumiany, na przełomie lutego i marca? Że to lipa, że to już grypa jest bardziej niebezpieczna, że maseczki to lipa, że nie trzeba tego nosić, prawda? Czyli generalnie mówili to, co dzisiaj powoli dociera do ludzi, że jest prawda. Wtedy na przełomie lutego i marca PiS mówił prawdę. Ale ludzie mieli oczekiwania, że PiS coś zrobi. Media nakręciły panikę, że istnieje strasznie groźny wirus, że będą trupy leżały na ulicach, że jakieś konwoje francuskie wywoziły ciała i tak dalej, tak dalej. Media nakręciły panikę. I co zrozumiał PiS? Że jak będzie mówił prawdę, to ludzie im nie uwierzą. W związku z tym przegrają wybory, bo przecież były za chwilę wybory prezydenckie, prawda? Więc zaczęli stosować te obostrzenia, prawda? Tak. A teraz, wiesz, wyobraź sobie, Krzysztofie, co by było, jakby oni wyszli teraz i powiedzieli, słuchajcie, bo prawdą jest to, co byśmy mówili w lutym, a potem żeśmy was przez kilka miesięcy okłamywali, bo chcieliśmy wygrać wybory, zniszczyliśmy wam życie, zniszczyliśmy wam firmy, duża część z was nabawiła się depresji, zarżnęliśmy gospodarkę, macie problemy z kredytami do spłaty, pewnie było dużo rozwodów, bo jakżeście siedzieli kilka miesięcy w małych mieszkankach, to pewnie żeście się kłócili. No słuchajcie, no chcieliśmy wygrać wybory, to lipa była. No przecież co by było? No rewolucja by była. Więc oni weszli w to kłamstwo i muszą już nie brnąć, prawda? I teraz dalej. Ale czy to mogą zorganizować firmy farmaceutyczne? Nie, firmy farmaceutyczne są za słabe. Kto tak naprawdę rządzi, Krzysztofie, światem? Kto rządzi światem? Nie żadne spiskowe teorie i tak dalej, tylko tak normalnie, kto rządzi? Kto albo co rządzi światem? Ekonomiści. Bankierzy. Pieniądz rządzi światem, a tak naprawdę rządzą... Pieniądz jest nowym bogiem świata, a więc tak naprawdę zawsze rządzą kapłani, a nie Bóg, nie? Czyli kapłani pieniądza, topowi bankierzy rządzą światem. Tak. Oni są tak pioruńsko bogaci, że od nich zależy... Na przykład, czy złotówka będzie po jakim kursie? Zobacz, Krzysztofie, jacy oni są mocni. Cofnijmy się kilka lat do tyłu, znowu mówię o Polsce, ale oni mogą tak przerobić praktycznie dowolny kraj w świecie zachodu. Była sobie bardzo mocna złotówka. Dolar był po 2 złote, euro było po 2 z hakiem, a frank był po 2 złote. Dzięki mediom, na które mają wpływ, bo kupują bardzo dużo reklam, wmówili ludziom, że ta złotówka będzie się jeszcze bardziej umacniać. Posprzedawali ludziom kredyty we franku szwajcarskim, zwykłym ludziom. Firmom powciskali tak zwane odwrócone opcje walutowe. Tak. I co zrobili? Osłabili złotówkę. Było jasne, że złotówka będzie się umacniać według wszystkich praw ekonomicznych, a ją osłabili. I osłabili ją tak, że z 2 złotych frank poszedł na 4. Euro przecież przez jakiś czas kosztowało 5 zł. Krzysztofie, ja jestem po studiach ekonomicznych, choć bardziej biznesowych. Nas uczyli na studiach, że jeżeli w ciągu doby cena waluty zmienia się o więcej niż jedną setną złotego, czyli o 1 grosz, jeżeli w ciągu doby cena waluty zmieni się więcej o 1 grosz, to są ręczne manipulacje w rynku. A tam się zmieniło o 2 złote w ciągu nocy. Zobacz, jacy oni są bogaci. I teraz zobacz, Krzysztofie. Oni, ta światowa finansjera, jest w stanie zbankrutować na pstryk każdy kraj.
Bardzo prosto, wystarczy, że nie pożyczy pieniędzy. Każdy kraj jest zadłużony po uszy i każdy kraj co jakiś czas musi zrobić tak zwane rolowanie długu, czyli pożyczyć pieniądze, żeby mieć na spłatę starych długów. Jeżeli ty to zrobisz jako Krzysztof Jackowski, to się nazywa spirala zadłużenia i to jest złe. Natomiast jeśli to robi rząd, to się nazywa rolowanie długów i to jest coś zupełnie normalne. I teraz wystarczy, że rządowi nie wyjdzie akcja sprzedaży obligacji lub jakichś innych papierów wartościowych, czyli pożyczania pieniędzy i dowolny kraj jest bankrutowany. Przykładowo, Polska do niedawna była zadłużona na 1 bilion złotych, czyli 1000 miliardów. Roczne PKB Polski to było 400 miliardów. Czyli co? No nagle musimy skołować 2,5 raza roczne PKB, żeby oddać długi, bo jak nie, to bankrutujemy. Teraz jest jeszcze gorzej, bo teraz już zapowiedzieli, że do 2021 zadłużą nas do o kolejne 500 miliardów, czyli na 1500 miliardów. Przez kilkanaście miesięcy zadłużą nas tyle, co do tej pory przez 30 lat. I teraz zobacz, Krzysztofie, jakby nagle się okazało, że Polska bankrutuje, to jak myślisz? Czy PiS wygra kolejne wybory? Nie. Czy Trump wygra wybory kolejne, jak Stany Zjednoczone zbankrutują? No nie. Tak samo dotyczy Macron, Merkel i tak dalej. Więc każdy jeden kraj w świecie zachodu, który jest zadłużony, jest trzymany za jaja przez bank. Tak samo jak każdy jeden Polak jest trzymany za jaja przez bank i przez korporację, jeśli jest zadłużony. Krzysztofie, my byśmy się dzisiaj nie widzieli, gdybym ja miał długi, wiesz? Ja zacząłem robić YouTube'a, pracowałem w dużej telewizji, bardzo dużej telewizji i harowałem tak ciężko. Mój generalnie szef był pracoholikiem i pracowaliśmy od rana do świtu, również w weekendy. Ja poszedłem do mojego szefa i nie, właśnie nawet do szefa i mu powiedziałem, że w ten weekend nie chcę przychodzić do pracy, a weekend nie był moim czasem pracy, bo nie pracować od poniedziałku do piątku, bo babcia mi zmarła. Babcia mi zmarła, bo to powiedziałem, że babcia mi zmarła i chcę jechać na pogrzeb. Babcia urodziła się nie w Warszawie i jej życzenie było być pochowaną w rodzinnej miejscowości. Ona jest daleko od Warszawy, w związku z tym no w sobotę rano wyjeżdżam, chcę później jeszcze zostać na stypę, nie zdążę wrócić, wrócę dopiero w poniedziałek. On mi powiedział, że w takim razie to w poniedziałek mogę do domu, już mogę nie wracać do pracy. Ja miałem oszczędności, nie miałem długów, więc powiedziałem, tak, dobrze, to ja w poniedziałek nie wrócę. I dzięki temu, że miałem oszczędności, mogłem zacząć coś nowego, zacząłem robić YouTube'a, dzięki temu ty obejrzałeś moje filmiki, ja się odważyłem do ciebie zadzwonić, poznaliśmy się, nagrywamy. Gdybym miał natomiast kredyt, to bym powiedział, dobrze szefie, nie pojadę na ten pogrzeb, bo bym wiedział, że jak stracę pracę, to mi zabiorą dom, bo mi wypowiedzą umowę kredytową. Dlatego światowa finansjera rządzi dowolnym światem. I teraz Krzysztofie, gdzie jest zarobek światowej finansjery? Bo to mnie znowu uczyli na kryminalistyce, na tych drugich studiach prawniczych. Oni mówili tak, follow the money, podążaj za pieniędzmi. Pieniądze to jest najlepszy trop dla psa, bo ja tam się bardziej w tych sprawach gospodarczych interesowałem, nie? Podążaj za pieniędzmi. Kto na tym zarabia? Kto zyskuje, tego wina. I zobacz, Krzysztofie, pieniądze dla koncernów farmaceutycznych są oczywiste. Ze szczepionek. Pieniądze dla mediów są oczywiste. Z reklam. A co zarobi światowa finansjera? Krzysztofie, jeśli rząd PiSu powiedział, że do 2021 zadłuży nas na dodatkowe 500 miliardów, czy przez kilkanaście miesięcy zadłuży nas tyle, co do tej pory przez 30 lat, to gdzie on nas zadłuży? U cioci Hali? Nie. On nas zadłuży w międzynarodowej finansjerze. A co my będziemy robić? Spłacać odsetki, Krzysztofie. Już w tej chwili od tego tysiąca miliardów jest około 30 miliardów odsetek rocznie. To od 1,5 miliarda będzie ile? 45 miliardów odsetek rocznie. To jest mniej więcej tyle, ile kosztuje program 500+. Rocznie. To jest mniej więcej 10-12% rocznego budżetu Polski. A Krzysztofie, przecież zapewne wiesz, że system bankowy
sobie kreuje pieniądze z powietrza. Nasze pieniądze nie mają pokrycia w złocie. Nasze pieniądze są po prostu wykreowane, czyli ktoś weźmie coś z niczego, taka po prostu totalna magia. Hokus pokus, czary mary, diabeł stary, są dolary. I ci to daje. Ale potem ty już nie zrobisz hokus pokus, czary mary, weź se swoje pierdzielone dolary, tylko ty musisz potem pracować, domy nosić, książki pisać, inne rzeczy robić, żeby im to oddać. Czyli oni tobie dadzą rzecz niematerialną, którą wzięli po prostu z powietrza, ale ty, żeby to wziąć i im oddać, to musisz tyrać. Dziękuję, tak wygląda współczesne niewolnictwo. To jest przerażające. Zgadza się, ale Krzysztofie, masz rację, tylko że trzeba zwrócić uwagę moim zdaniem jeszcze na jeden bardzo istotny szczegół uwagę. Jak tak patrzę na to wszystko z perspektywy, powiedzmy, nie wiem, 12 lat, no weźmy 12 lat, to wygląda to bardzo dziwnie, bo ekonomicznie to, że spadliśmy, że wartość złotówki mocno spadła, musimy wziąć jeszcze pod uwagę to, że w 2008 nastąpił ten kryzys bankowy. Mhm. Wywrócił wszystko do góry nogami, ale, zgadza się z tym, co mówisz, bo przecież każdy z nas pamięta, to było rozdawnictwo długów, a nie, pamiętasz, pazurę, Bogdan mówi bankowy, reklamy wszędzie, banków, kredytów. Tak. I zwróć uwagę, ekonomiści bankowi przed 2008 roku ich nie do końca interesowało, kto ma jakie pokrycie, chcą zbrać kredyt. Weź kredyt, najlepiej we franku. Tak. Każdy z tych ekonomistów doskonale wiedział, jak dalece ryzykowne jest branie takiego kredytu. Jednak dawali. Więcej wciskali. Tak, oznacza to w 100% jedną rzecz. Kryzys bankowy został ściśle zaplanowany. Oczywiście, że tak. To jest jedno. Potem, co za tym szło, zostało zaplanowane. A teraz zwróć uwagę na inną rzecz. Zwróć uwagę na właśnie jeszcze wcześniej, 2001 rok bodajże, tak? Uderzenie w dwie wieże Światowej Organizacji Handlu. Tak. I krótko potem atak na Irak. Tak. Zabicie Husajna. Potem wiosna arabska. Zabicie Kaddafiego. Gdzie właściwie ten Kaddafi miał bardzo dobry pieniądz. Kaddafi miał, z tego co wiem, swoją walutę wymienialną w złocie. Tak. I uwaga, Kaddafi, który był przyjacielem najwyższych polityków Francji. Mhm. A wiesz, co go zabiło? No. Próba obalenia dolara. Kaddafi spróbował obalić dolara jako walutę międzynarodową. Zaraz potem on przeszedł do niebytu, a Libia jest jaka jest. I dlatego się boi światowego konfliktu, Krzysztofie. No właśnie, bo w tej chwili Chiny próbują zrobić to samo, co Kaddafi. Krzysztofie, obserwujmy teraz dalej. To się dzieje, powiedzmy, wszystko w ostatnim dwudziestoleciu. Przedtem świat był normalniejszy. Zobacz. Teraz raptem, już po tym kryzysie bankowym, który nie ulega wątpliwości, został zaplanowany celowo. Powody tego były, ale został zaplanowany czas, kiedy to się stanie i tak dalej. Teraz uchodźcy na Europę. Zwróć uwagę, politycy europejscy, i zaraz wrócimy do tego, co się dzisiaj dzieje. Mhm. Politycy europejscy krzyczeli, łącznie z rządem polskim, Platformą Obywatelską w tamtym czasie, ekonomia Unii Europejskiej, budżet, budżety są słabe, trzeba podwyższyć wiek emerytalny. Społeczeństwo się starzeją, ekonomia danych państw nie utrzyma tego, więc przedłużmy wiek emerytalny. Między innymi Platforma przedłużyła ten wiek emerytalny. Okej. Raptem pojawiają się uchodźcy i te kraje, które mówiły,
dzisiejsze społeczeństwo się starzeją, że nie utrzymają tego socjalu, raptem socjal znajduje się dla takiej masy uchodźców. Tak. Potem fala, ja to nazwę poprawnie, no bo to będzie bardziej wymowne, fala incydentów krwawych w całej Europie. Znaczy w Europie tam, gdzie przyszli uchodźcy. Media to tłumaczą. Tłumaczą właśnie tym, że jak to były te później te żarty, nie, że uchodźca, ale miał problemy psychiczne albo coś. Tłumaczą zamachy, które powinny być potępiane. Tłumaczą. Tak. Jak tylko mogą. Uwaga. Teraz koronawirus i w trakcie tego dziwne zdarzenia na Bliskim Wschodzie. Typu, a tu brudna bomba wybucha, a tu różne składy amunicji wybuchają. To są ważne rzeczy, ponieważ to się dzieje na Bliskim Wschodzie. Teraz wybucha wojna w okolicy Bliskiego Wschodu, w okolicy Syrii, w okolicy Iranu. Turcja z jednej strony nie wiadomo za kim idzie, za Rosją, czy neutralna jest, czy jest dalej z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że to trzecie, tylko Turcja jest czarnym koniem pewnego spisku. Nie ulega wątpliwości, że od 20 lat co najmniej wszystkie te duże zdarzenia, bardzo znaczące, negatywne niestety zdarzenia, to jest ściśle realizowany plan. I ja sobie zadaję pytanie, poza swoimi odczuciami, wizjami, co teraz, na tym etapie, którym jesteśmy, czyli koronawirus, głównie w Europie i Bliski Wschód. Czy, no bo zobaczcie sobie, nie chce mi się do głowy to przyjąć, że tu chodzi tylko o pieniądze. Jeżeli mamy do czynienia, ale zwróć uwagę, jeżeli mamy do czynienia z, właściwie już nie z pieniądzem, a ze ścierwem, który można nazwać pieniądzem, z wyuzdanym papierem, który nie ma pokrycia w złocie, który właściwie nie musi istnieć, bo to są zera na koncie. Czy trzeba robić taką historię, żeby zarobić na szczepionkach? Czy wystarczy zrobić o wiele bardziej błahe kroki, które też przyniosą podobne zyski? Nie chodzi tu o pieniądze. Mi się wydaje, ja uważam, że tu chodzi... Ja w ogóle w swoich rozmyślaniach mi się kojarzy jeden szczegół. Szczegół, który jest zwrotny w tym, co się działo, bo myśmy teraz byli świadkami całkiem innej sytuacji. Krzysztof, słyszysz mnie? Cały czas głośno i wyraźnie. Bo zobacz. Wszystko to się kręciło tam na Bliskim Wschodzie od ataku Ameryki na Irak, no bo to był atak, ponieważ nie znaleziono to, o co chodziło, czyli broni jądrowej. I teraz zobacz, wszystko się działo do Syrii i ja to jeszcze raz zaznaczę, Putin stopuje tą sytuację, Ameryka wyraźnie się wycofuje z Bliskiego Wschodu, dając jakby berło Turcji i tak zostaje. Ja już wtedy, kiedy to tak się stało, że Putin rozwalił ISIS, gdzie Ameryka się wycofała, zrobiła krok wstecz od Bliskiego Wschodu i Turcja, no, została w takiej sytuacji, że tam mogła jeszcze z tymi Kurdami sobie powalczyć, tak? Pogonić ich. 30-kilometrowy pas ziemi z Syrii sobie przywłaszczyli za zgodą Ameryki. Pomyślałem wtedy sobie, oho, dostała Ameryka klapsa od Rosji za Syrię. Długo to nie potrwa. Będzie wdrożony plan B. Ja jestem pewny, Krzysztofie, co wcale nie musi nie iść w parze, że można
na tym koronawirusie jeszcze niezłe pieniądze zrobić. Już na maseczkach na świecie na pewno zrobiono duże pieniądze. Już do tej pory. Ale ja sądzę, że to, co się teraz dzieje, to jest plan B. Mało tego, cały czas chodzi tutaj o Bliski Wschód. Nawet nie tak o Rosjanie, o Chiny, jako Bliski Wschód. I teraz zagadka zaczyna się w tym punkcie, czy to, co się dzieje w tej chwili tam w Azerbejdżanie, czy to już jest, czy to powstało przypadkowo, czy jest to połączone z planem. Ale ja uważam, że bardziej, stanowczo bardziej, musimy się przyglądać Bliskiemu Wschodowi i okolicom, jak temu, że mamy nosić maseczki i zagrożenie życia przez koronawirusa. Znaczy, ja się z tobą w pełni zgadzam. Powiem tylko tyle, może tak napomknę, że to jest nie pierwszy raz, kiedy próbowano zarobić na szczepionkach, może przypomnę, jakoś poprzednio pani Kopacz, prawda, wtedy nie kupiła tej szczepionki, prawie cały świat kupił, potem musiał utylizować, bo się okazało, że mają straszne efekty uboczne, a epidemia okazała się nadęta. I tylko się pojawiła szczepionka, tylko pieniądze zmieniły właściciela, nagle się epidemia skończyła. Powiem, Krzysztofie, to jest moje takie trochę myślenie życzeniowe, ja bym wolał, żeby tak było. Wiesz, mam rodzinę, nie chcę iść na wojnę, no, wolałbym pożyć, nawet już kurde wolę zapłacić, chociaż rzeczywiście najbardziej to bym wolał, żeby ci, którzy za tym stoją, no to ponieśli konsekwencje, prawda? Ale jakoś w to najmniej wierzę. Niestety ja podzielam twoją obawę, że może chodzić również o konflikt zbrojny, zresztą jedno drugiego nie wyklucza, wiesz. Jak już te pieniądze zmienił... Ja tylko powiem ci jedną rzecz, wiesz, ja tak dzisiaj jadąc sobie pomyślałem, że gdyby przyjąć, że jednak te działania zbrojne mogą być istotą rzeczy, to dlaczego jest ten koronawirus, dlaczego się go tak uwydatnia? Teraz zwróć uwagę na pewną rzecz. Jeżeli nawet stoi za tymi ewentualnymi działaniami zbrojnymi stoi NATO, to jak ujarzmić swoje kraje na zasadzie, żeby, no bo wiesz, nie wszystkie kraje, chociażby w Europie, godziłyby się na to, żeby dane państwo, czy Francuzi, czy powiedzmy Hiszpanie, czy Niemcy, czy Polacy, że mamy iść walczyć na Bliski Wschód, gdzie de facto nikt nam tam nic nie zrobił. Nie mamy żadnych interesów w tych działaniach zbrojnych, a musimy wysyłać swoich żołnierzy, swoich bliskich, czasami my sami, jechać i walczyć. Dokładnie. Za Trumpa albo Netanyahu. Teraz zwróć uwagę. Jeżeli w planie są działania zbrojne na wysoką skalę, to jak ujarzmić państwa europejskie? W prosty sposób. Bardzo prosty sposób. Koronawirus powoduje to, że tak, już mamy podzielone na strefy. To jest takie, bo na początku było tak, nie wychodź z domu, wszyscy siedzimy. Kto chce, to ten siedzi w domu, tak? Powinniśmy siedzieć w domu. Teraz już mamy strefy, które raptem, tak jak mówisz, może przyjść jeszcze jakaś czarna, ale uwaga, możemy być teraz więzieni. Czyli tak, zobacz, jaka to jest możliwość inwigilacji obywatela, inwigilacji na przykład grupy osób, która by się zrzeszyła, no bo nie chcą działań w konflikcie jakimś zbrojnym w innym państwie swoich obywateli. Teraz zobacz. Ja tak sobie dzisiaj pomyślałem. Nie masz koronawirusa, tak? I uważaj, ale chcą cię przycisnąć, chcą cię zdeaktywować, tak? To zobacz, jakie są na to w tej chwili sposoby. Przyjeżdża do ciebie sanepid i mówi tak, panie Krzysztofie, ma pan problem. Pana znajomy ma koronawirusa. Nie powiemy ci jaki, bo RODO. Nie powiemy, bo nie mam obowiązku. Wskazał pana, że miał niedawno z panem kontakt. I wie pan co, kwarantanna to jest podstawa. I będziemy pana badać. Oczywiście wynik testu może wykazać ci umownie,
że masz koronawirusa, ale teraz uważaj. A co się by stało, gdyby ci robili później po 3 tygodniach badanie i dalej masz go, mimo że nie masz objawów? Zobacz na słowo bezobjawowy. Tak. Jest. I uważaj, siedzisz w domu już pół roku. Masz nadzieję, że już jest wszystko okej. Okay. Robię ci badanie. Przepraszam, panie Krzysztofie, pan jest wyjątkowy. Pan ma dalej tego wirusa w sobie, mimo że bezobjawowo. Wiesz, to jest sam wirus w sobie, samo, jeżeli użyć sensu, że to jest do inwigilowania sytuacja, to sam ten wirus w sobie ma niesamowitą moc, ponieważ można, a mało tego, i nikt nie powie, że ktoś w tym państwie postępuje niedemokratycznie, bo Krzysztofa Woźniaka zamknął na kwarantannie i trzymał już pół roku. Nie! Wszyscy powiedzą brawo! I takich trzeba wyłapywać! Zobaczcie, Woźniak ma takiego wirusa, że po prostu pół roku w nim siedzi. Ilu by osób zaraził? A tak chłopina siedzi sobie za szafą, w domu, bez objawów, sam nie cierpi, tylko że siedzi, no nudzi się. Ale go ma. Zwróć uwagę, to może być świetnie wymyślony sposób, doskonały sposób na inwigilację społeczeństwa, jednostek, grup ludzkich. Krzysztofie, ja ci powiem dwa razy. Po pierwsze, masz rację, tak bardzo masz rację, że to już się działo. U mnie na kanale masz wywiad z rodziną, którą trzymali bodajże 2 czy 3 miesiące na kwarantannie. Proszę. Media głównego nurtu opisywały sytuację nawet do 4 miesięcy. Także oni już nawet przetestowali przyzwolenie społeczne. No 4 miesiące i jakoś nie wyszli ludzie na ulicę, że to lipa. Także to jest jedno. To już się działo. To już jest przetestowane niestety. Ale Krzysztofie, trzymanie w kwarantannie to jest małe miki. Ja przypominam o tak zwanej specustawie covidowej. Cały czas będę przypominał, że tylko 10 ludzi miało jaja zagłosować przeciwko, a tak to wszyscy inni albo byli za, albo stchórzyli i nie przyszli, albo coś podobnego. Specustawa covidowa pozwala wejść tobie do domu, skrępować ciebie, wsadzić w kaftan bezpieczeństwa, siłą zawlec do szpitala, tam siłą poddawać siebie terapiom wbrew twojej woli, bez twojej zgody, nawet wobec twojego sprzeciwu, włącznie z podawaniem substancji. I Krzysztofie, jak cię zabiją, to nie odpowiadają. No właśnie. I dodajmy do tego, wiesz, teraz na przykład się robi z medyków prawie że świętych, nie? Że medyk, lekarz, przecież on nie zrobi nic złego. Krzysztofie, na pewno pamiętasz aferę łowców skór, prawda? Tak. Dla pieniędzy uśmiercali ludzi. Dla pieniędzy. I tak. To całkiem niedużych, prawda? Wskazywali ludzi na odchodzenie z tego świata w męczarniach, bo pawulon środek zwiększający... Ta sytuacja, że w ogóle ludzi było na to stać. Tak. Ludzi, którzy ratowali życie ludzkie. Tak. Przepraszam za wrażenie, mordowali ludzi w sposób bestialski dla kilkuset złotych od domu pogrzebowego za zgłoszenie zwłok. Także sorry, ale zbytna ufność w personel medyczny niejednego już zabiła. I teraz dostają całkowitą bezkarność, tylko muszą powiedzieć, że COVID. Mają zachęty finansowe, żeby powiedzieć, że koronawirus. Przecież za pacjenta z koronką dostają kasę ekstra. Lekarze pierwszego kontaktu za skierowanie ciebie na testy nie dostają, nic nie płacą. Ale jak wyjdzie, że jesteś koronkowy, to za leczenie ciebie mają forsę ekstra. I zobacz, mają ciebie na ryczałcie rocznym i za wszystkie inne choroby nic nie mają ekstra płatne. Za to jedno mają płatne. Szpital za to, że jesteś koronkowy, ma płatne. Za samą karetkę w gotowości podstawioną mają płatne. Za sam respirator, że jest, mają płatne. Wszystko płatne. I teraz Krzysztofie, ja zupełnie szczerze, o ile nie chcę wierzyć mi się w to, że ktoś kogoś po prostu z premedytacją zabije, chociaż niestety przy aferze skór wiemy, że jest to możliwe. Ja się boję czego innego, zobacz. Przyjdą, przetestują cię, że jesteś pozytywny i wezmą cię do tak zwanego izolatorium albo do szpitala. Tak. No i tam to już się na pewno zarażą, nie? No.
Dlatego jest bardzo ważne jedno. Żeby rozważyć, bo się zastanowić nad tym, bo ja nie wiem, czy odnosisz takie... Wiesz co, Krzysztof, ja w twojej pracy przyglądam się ludziom na zdjęciach bardzo często. Jestem wyczulony na fotografię, na której jest człowiek. Wiesz, na co zwróciłem uwagę? Ilekroć patrzę na internecie, w tych głównych portalach informacyjnych i piszę coś o zarazie, to są zdjęcia lekarzy, pielęgniarek, w tych skafandrach, w tych zabezpieczeniach. Słuchaj, za każdym razem jak spojrzę, to skrzyczy we mnie, ci ludzie pozują. Ci ludzie są na sesji zdjęciowej. Te zdjęcia są tak doskonałe, te pozy są tak dopasowane, aż aktorskie. Ja myślę, że dużo ludzi, widząc te zdjęcia lekarzy, pielęgniarek pozujących, odnoszą podobne wrażenie, bo to aż krzyczy, że coś w tym jest takiego. Krzysztofie, nie sposób się z tobą nie zgodzić i nie sposób jakby zaprzeczyć temu, że idzie konflikt zbrojny, zwłaszcza, że taki konflikt zbrojny to idealny odwracacz uwagi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale taki scenariusz. Bulimy za tą szczepionkę te kilkuletnie, jako ludzkość, kilkuletni budżet Polski płacimy za to. No i potem ludzie zaczną zadawać pytania. Po jakimś czasie ten brud zawsze wychodzi, nie? Na przykład teraz już wychodzi, że większość tego, co jeszcze kilka miesięcy temu mówiono a propos koronki, że to spiskowe teorie, teraz już wiemy, że to jest 100% prawda. Więc później ten syf też będzie wyłaził. I ludzie zaczną mówić, ej, ale to jest syf, to tam zniszczyło nam życie. Chcemy pieniądze z powrotem. Co zrobić, żeby ludzie mieli inne rzeczy na głowie? Zrobić im konflikt zbrojny. Jak się będą bać, że im demokracja zleci na łeb z bombowca, to nie będą się martwić o jakieś tam pieniądze. Ja się bardzo boję, że to jest połączone, wiesz? Że tutaj ciężko jest ogarnąć to. To jest tak, jak czasem uczą na kryminologii, że jak nie możesz ogarnąć sytuacji, ci się te puzzle nie układają, to może chodzić o to, że na przykład jest dwa przestępstwa niezależnie, dwóch sprawców działa zupełnie niezależnie i dlatego to by się to nie klei. Tak samo tutaj może być. Jedni chcą konfliktu, drudzy chcą zarobić, a jeszcze trzeci chcą na przykład przeforsować nowoczesne technologie. Bill Gates i jego ID 2020, gdzie sam Bill Gates powiedział, że to by nie przeszło, gdyby nie koronawirus. A teraz przejdzie. ID 2020, czyli chipy RFID lub inne identyfikacja człowieka połączona... Krzysztofie, a jeszcze trzeba było zwrócić uwagę na to, że być może jesteśmy w przedprożu nowoczesnego rasizmu. A jakiego? To ci powiem. Zobacz. Może to jest przedproże nowoczesnego rasizmu. Krzysztof, chcesz się przyjąć do mnie do fabryki, do pracy? Chcesz, tak? Proszę, okaż mi zaświadczenie o szczepieniach. Tak. Które ja wymagam, nie tylko koronawirus, ja wymagam. Nie masz, przyjacielu, chętnie bym cię przyjął, ale nie masz kwalifikacji do tego, żebyś z moją zaszczepioną grupą pracował, współpracował. Zobacz, to jest pewien rasizm, gdzie nikt cię nie musi namawiać z czasem do szczepienia się. Ty po prostu to zrobisz, ponieważ nie będziesz miał wyjścia. Tak, ale nawet więcej. To nie chodzi tylko o szczepienie, bo udowodnić, że się szczepiłeś, to możesz na przykład książeczką szczepień, prawda? Ale tutaj mnie bardziej w stronę tych chipów chodzi, wiesz? Że w pewnym momencie wykazywanie bycia uodpornionym może być tak powszechne i tak częste, że już nikt nie będzie chciał się bawić w jakieś papierowe książeczki i cię zmuszą do wszczepienia tego chipu. Bo już nie będzie chodziło tylko o to, a musisz się zaszczepić, żeby pracować, ale musisz się zaszczepić, żeby polecieć samolotem, musisz się zaszczepić, żeby polecieć pociągiem, aż w końcu musisz się zaszczepić, żeby wejść do sklepu spożywczego. Przecież nie będziesz co chwila pani ekspedientce pokazywał książeczki z te szczepień. Musisz to zrobić w sposób bardziej nowoczesny.
Czy RFID, to wiesz. Elektroniczny tatuaż i wiele innych to rzeczy. To odpowiedz mi na pytanie, co powoduje, że społeczeństwa, że 30 kilka, ja mówię na, akurat tu o Polsce, 30 kilka milionów ludzi, garstce polityków rządzących w kraju, w naszym kraju, nie zadaje zasadniczych pytań i nie żąda istotnych odpowiedzi. Pozwala sobie na to, że trzech czy czterech wirusologów od marca krzyczy na nich, straszy, fuka i huczy. I tak naprawdę kilku najwyższych rangą polityków robi to samo i nie wymaga się żadnych wyjaśnień. To jest, dla mnie to jest właśnie taki paraliż strachem, czegoś, czego nie widzimy, a może być, więc się boimy. Ale ja zauważam jeszcze jedną rzecz bardzo niebezpieczną. Oto zaczyna się społeczeństwu wpierać to i to zaczyna działać, że ten, kto mówi publicznie lub kto ma wątpliwości do tej sytuacji, publicznie lub nawet między sobą, to on musi być jakiś dziwny. To jest wywrotowiec. To jest warką, jak to jeden z panów wirusologów powiedział, że to są ludzie nieokrzesani, ludzie niecywilizowani, że nie stosują się do pewnych rzeczy, do których się powinni stosować. Problem polega na tym, że to jest garstka ludzi. Z tego, co ja słyszałem, to lekarze na ogół nie mają prawa publicznego wyrażania się na ten temat, a gdyby się wyrazili, to tak jak mówisz, mogliby stracić uprawnienia medyczne. Tak. Przecież zdanie swoje może mieć każdy. Wiadomo, że zdanie lekarza jest bardziej opiniotwórcze i może zadziałać poglądowo na dużą ilość ludzi. Ale mimo wszystko, dlaczego nie pozwalają, nikt nam nie pozwala, może inaczej, dlaczego nie ma pogadanek w telewizji, że rzeczywiście koronawirus jest czymś takim, że przy dłuższym okresie czasu, jak to przeżywamy, jak on jest, ludzie nie godzą się z tym, wypierają w głowach to i tworzą różne teorie, bo nie rozumieją tego, nie widzą wroga, nie rozumieją tego. Nie, tak się nie tłumaczy nam. Tłumaczenie jest o wiele bardziej chamskie i proste. Jeżeli w to nie wierzysz i masz wątpliwości, jesteś warchą. Rozumiesz, jesteś warchą, jesteś aspołeczny, jesteś w ogóle człowiek wręcz niepoczytalny, skoro tego nie rozumiesz. A dlaczego masz rozumieć? Temat wirusów jest tematem od paru miesięcy. Przedtem te tematy nas nie interesowały. Tyle widzieliśmy o nich, co wyciągnęliśmy to ze szkoły. Ponieważ z nimi dane nam żyć jest całej ludzkości od samego początku do samego jej końca, jeżeli kiedyś taki nastąpi. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co rzeczywiście jest zaplanowane i co rzeczywiście ma na nas wpływać. Jest to środek doskonały, ponieważ go nie widzimy. Jest to środek tym bardziej doskonały, ponieważ ci, co nas tym straszą, dają nam do tego testery. Więc my nie wiemy, na czym te testery polegają. My nie wiemy, czy te testery nie są wadliwe. Przepraszam, przerwę ci. Wiemy, że są wadliwe, gdyż wiemy to od samego ministra zdrowia Szumowskiego, który powiedział, że są wyniki fałszywie pozytywne. Dokładnie. Więc proszę zwrócić uwagę. I jeszcze teraz rządy, w tym polski rząd, próbują ustalać uchwałę o niekaralności z powodu całego procederu wirusowego. Więc uwaga, oni sami przez to się przyznają, że w przyszłości, jak to wszystko się rypnie, albo jak wyjdzie ta prawdziwa praprzyczyna tego, co się teraz dzieje, to ludzie będą mogli rządzących powoływać do sądu i żądać daleko idących odszkodowań. Tak. Chociażby najprostszego odszkodowania za zaburzenia psychiczne, które wielu z nas już w tej chwili dostaje. Mam nadzieję. Dokładnie.
No, ja myślę, że mnie to już się nie pogorszy, wiesz, ale odpowiada, Krzysztofie, ty masz 100% racji, więc ja bym powoli kończył ten odcinek, bo uważam, że takie najmądrzejsze rzeczy, a ty powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, powinny wybrzmieć i się powinno kończyć. Odpowiem tylko na twoje pytanie, dlaczego ludzie się nie buntują? Krzysztofie, bo to kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, a nie Dokładnie. odwrotnie. Dokładnie. Niestety. Jak ludzie są z każdej strony, to mają, a do tego jeszcze mamy działanie rodem ze Związku Radzieckiego, czyli odczłowieczanie każdego, kto się śmie sprzeciwić. Przecież No tak. były już dzisiaj minister Szumowski, przecież wysyłał ludzi do psychiatryka, którzy mu zadawali bardzo konkretne i rzeczowe pytania. Dokładnie. Ale Krzysztofie, jeszcze jest jeden element, wiesz, taki podejrzany, na koniec to powiem. Zwróć uwagę, że Izrael jako pierwszy stworzył stan wyjątkowy, tak, u siebie. No, taki lockdown, jak jeszcze nigdzie nie było. No 500 właśnie. metrów od domu nie można się Ale ruszać. zwróć uwagę, że lada moment później wybucha niedaleko bardzo otwarty i bardzo krwawy i bardzo wybuchowy konflikt zbrojny. Tak. To się zbiega z sobą, bo w Izraelu powstaje stan wyjątkowy, a tydzień później jest otwarta wojna. Miejmy jednak oczy otwarte. Ja, Krzysztof, godzę się z tobą, że teza o tym, że chcą zarobić na tym, jest słuszna, ale jednak to, że jest możliwość konfliktu zbrojnego na dużą skalę, też należy brać mocno pod uwagę. I nawet ten szczegół, który tu właśnie trzymałem na koniec, Izrael tydzień przed wojną, ta, która powstała, robi stan wyjątkowy. Zagadkowe, może przypadek, może nie. Nie sądzę. Krzysztofie, ja się też z tobą w 100% zgadzam, że duży konflikt zbrojny wisi na włosku. I ja to wiele razy mówiłem na swoich vlogach, więc to nie jest tak, że ja tobie kadzę. Bardzo dużo jest napięć, które niestety nas się proszą o rozładowanie tak zwane kinetyczne, czyli o otwarty konflikt zbrojny. I niestety widać, że świat do tego pnie, prawda? Grecja, Turcja, Stany Zjednoczone, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja. Tego jest bardzo, bardzo dużo i do tego te niewytłumaczalna dobroć Amerykanów dla Polski, Polaków, że nam tutaj swoich żołnierzy przerzucą. Oczywiście dobroć w cudzysłowie. Nie wierzę, że... I też znowu łudzę się, że No chodzi ale tylko wiesz, o pieniądze. to wie, ale Polacy są też źle. W zamian za to Polacy są też dla nich dobrzy, bo przecież oddali im pełne prawo, że nie podlegają na ziemi polskiej polskiemu prawu, a przecież mogą stąd strzelać. Tak. Więc ta dobroć idzie na dwie strony, w cudzysłowie oczywiście. Tak, tylko niestety jedna jest realna, druga teoretyczna. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają lepiej niż Polacy w Polsce. Krzysztof Jackowski, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki, Krzysztofie, że byłeś gościem naszym. Ja przepraszam, tak dzisiaj trochę drętwo, ale człowiek jest bardzo zmęczony. Ale Bardzo cóż. dobrze było. Myślę, że nasi widzowie to docenią. Zobaczysz komentarze, sądzę, że będą bardzo pozytywne. Przypominam, że w opisie jest też link do kanału Krzysztofa Jackowskiego. Trzymajcie się, pa! Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.